No cześć, znam cię. Tak, a teraz głośniej. Teraz jest lepiej, tak. Lepiej. No mówię, że znam cię. Ale i tak bardzo cicho. Tak, to coś jest. To może niekoniecznie. O, teraz jest Jak dobrze. mówi mój serdeczny kolega. Dzisiaj chciałabym zagrać trzecią część Haydna. Ależ bardzo cię proszę, nie widzę przeciwwskazań. Tak, wiesz co? Tak, słuchaj. Wszystko bardzo ładnie, tylko troszkę za twardo grasz, patrz. Tu jest łuczek. I znowu. Ukłonię cię. Żeby nie było tych twardości. Początek był bardzo ładny, tylko trzymamy smyczek tak, jak ja trzymam, prawda? Tu jest łuczek. Nie ma. Nie, tylko. No, zagraź teraz. Leciutko. I trzymamy smyczek jak trzeba, jak człowiek. Bo też tak możesz grać, nie musisz grać trzy pod tym, pod łukiem cały czas. Możesz sobie grać osobno. Coś się zacięło. O, No właśnie, wycięło się trochę. możesz sobie grać osobnymi, różnymi kombinacjami. Czasami ręka podświadomy, tak, żeby tylko łuczek dadu wypadł. Param pam, bo to jest opóźnienie rozwiązania. Param pam. Tak. Dalej. Tylko pamiętaj, że wszystkie tercje muszą być czysto, muszą być lekko odwrócone w kierunku czwartego palca. I rączka bardziej elastyczna. Teraz, zobacz, hej, Zoja, teraz jest zmiana artykulacji, gramy tak, teraz śpiewamy, nie gramy, tylko śpiewamy, to jest śpiewny temat, no. Teraz mocny palec lewej ręki, ale bez akcentu, bez akcentu. Dobra.
Nie. Bo ty grasz bardzo przyspieszczo, to jest... Musisz grać z metronomem. Tak? Smyczek. Ta. Rozdziel. Ten wielotki rozdziel. To sobie ułożysz te smyczki. Chodziło, żeby tylko rozdzielić. Może być też pod górę, nie musi być na dół. Tu nie ma żadnego znaczenia. Dalej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, pa, 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 pam. Raz, dwa, dwa, trzy. Smyczuszek. Nie, tam jest hej, molowa. Musisz to wyraźnie pokazać, to jest gamma molowa. I smyczek trzymamy po Bożemu, tak? No. Tylko wszystko czyściej. Jeżeli takie palce wybierasz, to mogą być tylko czy... Czysto musi być. Dalej. Tak jest. Dalej.
Tak, ale Zoja, ale gama musi mieć puls. Jakimkolwiek by nie była tempie. Tam, pa 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 pam. Pa 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 pa. Uporządkować gamę, czyli na czwórkę, na drugą grupę musi być akcencik. Pam, pa 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 pam. Wtedy jak jest puls, jest równo. No. Dwa, trzy. Raz, dobrze? Dwa, trzy. Pa, 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 pa. Możesz grać pod górę trzy, ale nie musisz grać. To jak zależy, jak ci jak wygodnie. No. Ale popatrz, troszkę grasz troszkę twardo go. Miękko, ukłonić. To jest koncert wiedeński, a nie koncert wojskowy, no. Znaczy, bo ja to grałam osobno tam. No ja wiem, tylko za ostro takie już się robią marszowe akcenty. To nie marsz pruski, tylko Wiedeń, no. Wiedeń. O. Piano. Ale za drugim razem zagraj piano. Popatrz, hej. Zagraj. Teraz piano. Teraz od piana crescendo. No. Też, zobacz, Zoja, zobacz. Wypuść te paluszki, zobacz, nie trzymaj tak, bo tak to upasz, one się... No. Przesuń cały układ o jedną stopacz. Wszystko masz w miejscu. Trzeci. Ale
H musi być czysto. Pararam. Spokojnie, jeszcze raz, wolniej. No spokojnie, tylko jeszcze raz zagraj. Popatrz, jeszcze raz zagraj. Tu. Widzisz? No. Przyspieszaj. Zagraj jeszcze to, co orkiestra gra. Się gra razem z orkiestrą, tak jak Concerto Grosso, wiesz, do końca. No, dobrze. No to mamy to objaśnione i uważam, że to jest wszystko w porządku, a my się zobaczymy. Ja postaram się albo na początku września, albo jakoś w drugiej połowie września przyjechać do Bydgoszczy, to jakoś będę z panią w kontakcie. Czy coś jeszcze chcesz mi zagrać? A to spróbuj tą drugą część. Spokojnie, białym dźwiękiem, tylko prawą ręką kształtujesz dźwięk. No teraz się zacięło. Dobrze. Przepraszam, bo się internet zaczyna. Tak, tu się zaczyna cały czas. Graj, nie przeszkadzaj sobie. Taram. Dalej.
To jest chyba dłużej się trzyma to. Tak mi się wydaje. W tych wydaniach. Tak, ósemka? Może to być to wydanie po prostu. No, dalej. Tak, wiesz co, mi się tylko nie podoba, jak grasz to. Jak grasz to. I pierwszą. I bardzo wybijasz pierwszą nutkę, to trzeba. Trzeba delikatnie z tą pierwszą, bo ona się. Fałszywe akcenty w muzyce klasycznej to jest duże przestępstwo. No. Może niekoniecznie. Teraz delikatnie. Nie, nie, możesz to, to G delikatnie. Bardzo delikatnie to G puste, bo strasznie szturchasz to G. Delikatnie. Dalej. Piano. Dalej. Nie. Wiesz co? Zagraj tak. Patrz. Zagraj tak. Pierwsze dwie oddzielnie. Za drugim razem też? Tak samo. Tak samo. Tak, tak samo. Thank you.
Słuchaj, musisz przede wszystkim wiedzieć, że nie wolno ostatniej nuty we frazie kopnąć. Ty tak grasz, a to jest... Koniec. Musisz skończyć frazę, a nie szturchnąć, dlatego że mechanicznie smyczek i tego ci nie wolno zrobić za żadne skarby. Ani w kwartecie, ani w koncercie skrzypcowym, ani w żadnym innym, no. Równy dźwięk i subito. Jeszcze raz? Równy dźwięk na dźwięku D i subito piano S na D strunie. Też, ostatnia nuta delikatnie. To jest tylko zakończenie frazy, a nie szturchanie. O tak! Oprzy się tarararapam. Jeden akcent muzyczny, a nie trzy. No. Nie tak jak smyczek tobą rządzi, tylko ty masz rządzić smyczkiem. To jest podstawowa różnica. I dalej. Zobacz, zagraj tak, patrz, pytanie i odpowiedź ciszej. I łuczki zdejmujemy wszystkim, prawda? To będzie ładniej, będzie interesująco, no. Odwrotnie. Nie. A mam zagrać tak, tak. I przesunąć tylko trzeci cień. Zawsze kończę frazę. No. A zrób tak, zobacz, zrób tak, naciągnij, patrz. Bez zmiany pozycji. No. Thank you.
Patrz. Musisz tak smyczkiem. Tak dalej, no. Takie szumy i zakłócenia, że to rzeczywiście trudno wyczuć, czy ty grasz ciszej, czy głośniej, bo ten wiatr podwyższa jakby dynamikę i mi jest to trudno stwierdzić. Słuchaj, myślę, że objaśniony masz cały koncert w tej chwili w stopniu zadowalającym. Może jakieś drobiazgi jeszcze, które tak czasami tu widzę, jak już będziemy mieli lekcję normalną, to ewentualnie, ale generalnie pamiętaj, że w tym wszystkim chodzi o to, żeby tak zdejmować uszki, żeby było pytanie i odpowiedź, czyli to jest coś takiego... Tak? To jest ważne i żebyś nie kopała ostatni, żeby było... Skończyliśmy frazę, prawda? Następne. Nie możesz grać tak. No. A ty grasz tak. Nic z tego nie może być. Te wszystkie akcenty fałszywe często wynikają z przypadkowego smyczkowania, które prowokuje cię smyczkiem w górę i wtedy szturchasz tego Haydna. Tego nie wolno robić. Jak studiowałem w Wiedniu, to był na to bardzo silny położony nacisk, że właśnie, żeby było to... To jest opóźnienie rozwiązania. Koniec. I tak dalej, prawda? No, to w takim razie myślę, że na dzisiaj skończymy i słuchaj, nie wiem, czy my się jeszcze spotkamy w tym tygodniu, czy ty masz jeszcze jakąś lekcję tutaj w tym programie? Tak, mam jeszcze jedną. Aha, no to dobrze, to jeszcze mamy. Dobrze, no to się jeszcze spotkamy i potem sobie omówimy plan na najbliższą przyszłość. To na razie pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia. Pa. Dziękuję, do widzenia. Pa, pa.